ustronionym, że nie będzie się koncentracji na cywilnego. Proszę Państwa, pobił mnie po tej sytuacji, co Państwo byli. Ale już dzisiaj nie będziemy się powtarzać. Już pani ja wiem, ale mówię tylko. No. Ja tylko mówię. Zeszłam już na dół, chciałam wyjść, on mnie pobił. I tyle. To zrobił. Szarpał mnie, no bił, no nie mam jakichś śladów krwi, ale... W jaki sposób to robił? No niech pani to... Określa. Za włosy, przede wszystkim włosy. No przed chwilą pokazałem, jak mi ten... O, tutaj mamy włosy. To tak nie wypadają po prostu. Nie. Nie wiem, ja się nie znam. Chciałeś mi zabrać psa, teraz karetka po mnie przyjeżdża. Zapłacisz za wszystkie. Karetka po mnie przyjeżdża, bo mnie pobiłeś. Zabiorę na kobietę. Kochani, zobaczcie, jak wygląda. Mam cały rozpierdolony telefon. Zobaczcie moją rękę. Olaf Staniński, czyli oszust matrymonialny, który już wam mówię, jak oszukuje ludzi. Ledwo widzę was, totalnie mam cały rozsuczony telefon podczas tego, jak on mnie pobił. Się po prostu potukł. Już wam mówię, o co chodzi. Słuchajcie, cała sytuacja poszła o to, że ja sobie spałam, a ta osoba zaczęła mówić mi na grupach, w sensie pisać o różnych rzeczach, jakieś fakty, kiedy siedzi pokój obok. Więc ja po prostu się wkurzyłam. Była sytuacja, że dzięki tej osobie rozwalono mi szybę w oknie, w mieszkaniu. Była sytuacja, gdzie zapłaciłam za Audi, a ten osobnik te Audi rozpierdolił po mefedronie. O, będę tak pokazywać jeszcze, jakie mam ślady, bo to są naprawdę ciężkie ślady, jutro idę zgłosić. I po prostu był agresywny. I zaczął wyzywać moją siostrę, zaczął wyzywać moją rodzinę. Wiecie, jak to ćpuny. Jeździ za Audi, zapłacone za mnie. Spał 3 dni temu w moim mieszkaniu, żeby miał gdzie spać, bo jak wiecie, ta osoba śpi na kratkach, w aucie, za chwilę wstawię zdjęcie, jak śpi w aucie. I wiecie co? Dzisiaj mnie pobił. Ja jestem naprawdę w szoku. Oczywiście była szarpanina, ale to on mnie pobił, bo to on się stawiał, to on był agresywny. To ja mam ślady. Czy on ma jakieś ślady? To nie wiem z czego. To nie jest jego krew, to jest chyba moja... To jest moja krew, a to jest na pewno moja krew. I słuchajcie, zapłaciłam za apartament, w którym wszystko się działo. I owszem, istnieją nagrania, na którym ja rzucam szukać szklanką. Bo ta osoba mówi, twoja siostra to kurwa, twoja matka to taka. Więc wybucha awantura. Pobicie pobiciem, ale chcę powiedzieć, jakich czynów dopuszczyć ta osoba. Bo tak krytykuje moją pracę. A teraz powiem wam, co on wraz ze swoją koleżanką Rafaellą wymyślili. Znaczy ona niby wymyśliła, ale on sumiennie wykorzystuje ten plan. I z czego żyje Olaf Staniński? Słuchajcie, i teraz apeluję do każdego, kto się zna na tym, gdzie to można zgłosić, kto się tym zainteresuje, żebyście mi napisali po prostu. Słuchajcie, Olaf Staniński, postaram się to streścić. Olaf Staniński podaje się za kobietę, bardzo fajną laskę, jakąś z wielkimi cyckami, blondynkę zazwyczaj. Zazwyczaj mają one nazwę Jennifer, Magda, no nieważne, na portalu Aerodate. I niby spotyka się ta laska za darmo, tylko że nie ma lokum. A więc prosi kolesi o wynajem apartamentu i podaje numer do właściciela. A właścicielem jest Olaf. Kolesie, przepraszam, on mnie dusił, więc tak kaszle. Kolesie dzwonią do właściciela, właściciel mówi, że są dostępne apartamenty.
No i wtedy kolesie dzwonią do właściciela. Właściciel mówi, że dostępne są miejsca. Więc proszę przesłać blikę, co już rezerwacji. No i wtedy ten właściciel podaje jakiś tam adres, czyli Olek. I kolesie przychodzą, dostają w sensie informacje o kodach. I ta laska w międzyczasie pisze do nich, czyli ta Jennifer, czy już masz kody. No i kiedy bierze te kody, to wchodzi do apartamentu i niby znika, więc klucza nie ma. Ten facet przyjeżdża, Jennifer nie ma, bo niby ona się gdzieś tuła, tu do koleżanki, tu tego. I wychodzi na to później, bo ten facet rezygnuje w końcu, skoro nie ma kluczy. I na następny dzień odzywa się właściciel, czyli Olek, do osoby, która wynajęła ten apartament, że są zniszczenia, że ta tak zwana Jennifer rozwaliła telewizor właśnie, że tutaj palono, że to, że tamto. No i trzeba zapłacić koszty. A więc kolesie najczęściej mają żony, zdradzają, więc wysyłają. Uwaga, 2500. No, 2800 plus jeszcze Więc jeśli kiedykolwiek ktoś się natknie na taki myk, mam numer do fajnych właściciela z jacuzzi, o, bo on mówi, że jacuzzi, apartamenty jacuzzi, to nie dawajcie się na to nabrać i najlepiej, żebyście mi napisali, gdzie to najlepiej zgłosić. Czy ktoś z was chciałby się tym zająć? Czy no nie wiem, po prostu dajcie znać, bo to jest okropne, co człowiek robi, okropne. Słuchajcie, nie zapominajmy o przeszłości Olafa, nie zapominajmy o tym, co robił przez 2 lata, jak się kurwił, jak na rok się był jednym z topowych jakby tam gejów, którzy oferowali na przykład fistingi, różne tam eksperymenty, więc nie zapominajmy o tym, bo ta osoba teraz twierdzi, że bo on oszukuje na apartamenty, to on jest kimś lepszym. Nie jest nikim lepszym, on zarzuca, że ja nie mam zawodówki. On ma maturę i jest żywym przykładem na to, że matura nie świadczy o mądrości. A zresztą prawie nie zdał kilka razy w liceum, więc nie jest mądry. A zresztą to jest istotne, jakie kto ma wykształcenie. Najważniejsze jest to, że to jest kurwa skurwysyn, który sprzedaje ciągle wszystkich. Rafalala też. Wszystko mi mówi, wszystko mi przekazuje.